Dzień dobry, witam z kolejnym filmie na moim kanale. Jesteśmy tutaj razem. Z moją żoną. Słuchajcie, usiedliśmy, żeby nagrać ten film, ponieważ w ostatnim czasie, dwa dni temu? Nie, wczoraj chyba byliśmy, w nocy wróciliśmy nad ranem. Z granicy. Pojechaliśmy na granicę. Gdzie my byliśmy na granicy? W którym miejscu to było? Na początku? Do Uchobyczów. Do Uchobyczów. Bo jeździliśmy z miejsca do... Nie. Tak, do Uchobyczów. Byliśmy do Uchobyczowie byliśmy. Dobra. Tak, na samym początku byliśmy do Uchobyczowie. Słuchajcie, było tak, że po prostu wyruszyliśmy, stwierdziliśmy, że na pewno się przydamy na granicy, ponieważ mieliśmy bardzo dużo rzeczy jeszcze w bagażniku, które nam zostały. Jedzenie, nie jedzenie, koce, nie koce. I postanowiliśmy, że okej, jedziemy na granicę, żeby pomóc, bo słyszeliśmy, że sytuacja była... Czy nie, no przede wszystkim pojechaliśmy, mieliśmy dogadane, że zabieramy z granicy. Plus tak. To była jakby pierwsza rzecz, dlaczego znaczy pierwsza myśl była w ogóle taka, że jedziemy na granicę. To była nasza pierwsza myśl. Później się pojawiło tak, że jest kobieta, po którą, z dwójką dzieci, po którą mamy pojechać. W ogóle tak, może powiemy, że nagrywamy też ten film, ponieważ dużo z was do nas pisało, żebyśmy powiedzieli, co tam się dzieje i jak możecie pomóc, bo... To też, prawda. I to tak, nagrywamy też ten film dla was trochę tak ku przestrodze, bo często chcemy dobrze i chcemy pomóc, a może wcale to nie wyjść tak, jak my tego zakładaliśmy, że to będzie, tak jak było. Albo jakie są nasze oczekiwania na przykład. Dokładnie. Nawet. Generalnie teraz, jeżeli chodzi o granice, są zrobione takie ośrodki, gdzie wszyscy ludzie, którzy przekraczają tą granicę, powinni się zarejestrować i dopiero potem mogą jechać dalej. Czyli teraz średnio już jest taka opcja, żeby sobie wjechać na granicę. Ktoś się zabiera po prostu. Widzicie kogoś i go zabieracie. To jest dla bezpieczeństwa zrobione po prostu. Dokładnie. Też słuchajcie, są koordynatorzy, którzy się tym zajmują. Ja mam bezpośredni kontakt z jedną z takich osób, która się zajmuje i ona nas już kontaktuje telefonicznie z innymi osobami. I od takiej osoby też dostaliśmy informację, że jest mama z dwójką dzieci, można po nią przyjechać i zabrać ją do Warszawy. Więc tak jak Juri powiedział, niewiele myśląc wsiedliśmy w samochód i po prostu pojechaliśmy tam. No tam na miejscu, przyjechaliśmy na to miejsce. Była to taka, trochę wyglądało to jak taka stara stodoła. Taki budynek. Rzucimy wam, bo ja nagrywałam i ty chyba też coś. Ja też nagrałem, tak. Po prostu więc... my będziemy mówić, a będzie lecieć obraz. Tak, co tam po prostu co znajdziemy na telefonie, to wam pokażemy. Są tylko ujęcia, wiecie, z Instastory jakieś tam, bo byliśmy na zewnątrz. Właśnie pokazywałem wam, że jest tam, była straż pożarna, policja. Bardzo duży harmider był ogólnie. Było takie zamieszanie, taki no chaos, jak przyjechaliśmy tam, to było taki, oczywiście rozumiemy to, że tam, wiecie, no sytuacja jest... wręcz podbramkowa. Takie tam było odczucie, że tam po prostu strasznie chaos taki był, nie? Był chaos, ponieważ no, pracują tam wolontariusze. I to nie chodzi o ludzi, którzy tam są, którzy tam przyjechali, tylko właśnie chaos organizacyjny. Organizacyjny był chaos. Nie ma się co dziwić, jakby tutaj my to wam mówimy jak jest, ale broń Boże nie chcemy, żebyście to odebrali, że my tutaj mamy zastrzeżenia do czyjejś pracy czy coś takiego, bo to jest naturalne, że w takich chwilach będzie chaos. Natomiast po prostu, ja miałam wrażenie, że ci wolontariusze tam już po prostu siedzą trzeci dzień, że są zmęczeni, że już nie mają trochę siły, żeby to wszystko spinać. Było tam bardzo dużo ludzi, ludzie byli przykryci kocami, spali, dużo dzieci biegało. No się weszliśmy na górę, żeby przejść się, bo szukaliśmy w ogóle kogoś, żeby kogoś zabrać. A dlaczego szukaliśmy kogoś, żeby kogoś zabrać? Bo okazało się, że ta pani, po którą przyjechaliśmy z dziećmi, już pojechała. Po prostu pojechała. Ona pojechała po prostu jakimś autobusem do Warszawy, więc my zostaliśmy, po prostu przyjechaliśmy. Weszliśmy do jednego pomieszczenia, pani mówi, ktoś chce do Warszawy? Cisza. I koniec. Wchodzimy do drugiego pomieszczenia, czy ktoś jedzie do Warszawy? Cisza. I nikt nie chciał jechać do Warszawy. Po prostu... I słuchajcie, najlepsze jest to... I to w jednym i drugim ośrodku nikt nie chciał jechać do Warszawy. Bo ośrodki były od siebie oddalone dosłownie o 500 metrów, 500-300 metrów. Tak. No. Nikt nie chciał jechać do Warszawy. Ogólnie było 4 samochody takie jak my. Będą też z Warszawy chyba były dwa, tak. Które właśnie przyjechały po kogoś. Były tam dwa autokary, które stały puste. Też do Warszawy. Też do Warszawy. Tutaj są dwa autokary, które czekają na ludzi do Warszawy, ale nie ma chętnych. Ponieważ sytuacja wygląda tak, że jest więcej chętnych niż chętnych ludzi, którzy mają... Chętnych ludzi, którzy chcą ich zawieźć, niż ludzi, którzy chcą stąd wyjechać. I zaczęliśmy się zastanawiać jakby o co chodzi. Zaraz dojdziemy do tego, jak to się w końcu tak skończyło, że zabraliśmy ludzi ze sobą. Ale wygląda to w ten sposób, że oczywiście jeżeli ktoś ma kogoś w jakimś mieście w Polsce, czy to znajomych, czy osoby, które mogą pomóc, czy jakąś rodzinę, to te osoby przekraczają granicę i jak najbardziej chcą się wydostać z tych takich stref podgranicznych, bo mają gdzieś tam jakiś punkt po prostu do miasta, nawieźć do kogoś. No natomiast osoby, które w Polsce nie mają nikogo, które po prostu uciekały przed wojną, one nie chcą nigdzie jechać. Ci ludzie są zmarznięci, przerażeni. I oni myślą, że wojna się skończy za kilka dni i oni wrócą do siebie. Dlatego nie chcą opuszczać tych stref, które są blisko granicy. Po prostu z nadzieją, że to się zaraz skończy, oni sobie chcą... Bo chcą jechać szybciej do domu. Tak, przekoczować, przeczekać, napić się ciepłej herbaty, zjeść, położyć się, przespać i wrócić do siebie. Co niestety skutkuje tym, że
jest tam coraz więcej ludzi, ludzie nie chcą stamtąd jechać, dużo ludzi, nie mówię, że wszyscy oczywiście, tak? I w tych ośrodkach naprawdę nie jest zbyt ciekawie. Wiem, że na ten moment potrzeba jest głównie wolontariuszy z tamtych okolic. Wolontariuszy z tamtych regionów, ponieważ raz, żeby ci wolontariusze mogli się zmieniać regularnie. Tak. Żeby mogli sobie przekazywać informacje, kto z kim, tak, dlaczego. To jest największe zapotrzebowanie akurat tych miejsc, bo... No. Bo tam wszystko ogólnie że się też zmienia, nie? Ale ogólnie tam wszystko w miarę mieli i tak dalej, nie? Tak, wszystko... Mieli na pewno ciepłe napoje, mieli tak, bardzo dużo jedzenia, mieli nie ma kocyki. Ludzi do pracy. Po prostu nie było ludzi do pracy i to było bardzo mocno odczuwalne. Trudnym przeżyciem było to, żeby zobaczyć właśnie tych ludzi, którzy śpią obok siebie na łóżkach polowych. I to było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo takie... Człowiek docenia dopiero w tym momencie, co ma w życiu i jak dużo ma. I jak człowiek Czemu? No bo on wchodzi na krzyż. Ale on sobie leży. Chodź tu. I totalnie człowiek docenia to, co ma i jak dużo ma i że żyje w bezpiecznym kraju, że ma swoje łóżko, że ma gdzie mieszkać, że ma ciepło, że ma co jeść i to jest naprawdę wspaniałe, więc jeśli macie czasami, narzekacie, to zastanówcie się, jak dużo macie i naprawdę w jakim miejscu jesteście. Z tego miejsca też chcę podziękować tym ludziom, którzy tam pracują, bo robią naprawdę kawał dobrej roboty, no. Bo mimo wszystko to jest bardzo trudna praca, ciężko jest się dogadać, jest jeden tłumacz na cały ośrodek, co jest też bardzo trudne. Ja starałem się z kimś rozmawiać, ale ci ludzie po prostu boją się, ludzie nie chcą rozmawiać, ludzie są mało ufni w ogóle. To też kolejna rzecz, że po tych wszystkich akcjach, że ktoś tam coś powiedział, że ktoś kogoś zgarniał, że został zatrzymany z 200 tunerów jakichś, to też ci ludzie się boją wsiadać do kogoś, do obcego, do samochodu. Też między innymi jest teraz taka sytuacja, że jak kogoś odbierasz, to musisz podpisać papier, musisz dać swój dokument, że odbierasz osoby takie i takie, podpisujesz i wszystko jakby, żeby było tak, wiecie, na tip-top, legitnie, więc nie ma czegoś takiego, że po prostu zabieracie sobie człowieka z granicy i jedziesz sobie z nim. Musi ten człowiek zostać zarejestrowany, a później ty z tym człowiekiem jedziesz do miejsca, do którego on chce dojechać. A jak się stało w ogóle z tym, że wracaliśmy na pusto, jechaliśmy przed Lublinem, jechaliśmy samochodem i już tacy byliśmy trochę... Jakby to powiedzieć, no dziwnie nam było, że po prostu pojechaliśmy, zawieźliśmy tylko rzeczy i zostaliśmy, nie mogliśmy nikomu pomóc. Ja trochę byłem taki, wiecie, wkurzony, bo też nie rozumiałem sytuacji, dlaczego ci ludzie nie chcą nigdzie jechać. Nie rozumiałem tego po prostu. Znaczy rozumieliśmy, że są zmęczeni, tak, przerażeni i tak dalej, ale my bardziej pomyśleliśmy w takim kontekście, czemu ci ludzie nie myślą o innych ludziach, którzy zaraz tu przyjdą, tak, czemu nie widzą, że ktoś chce ich zabrać, a za chwilę na ich miejsce przyjdą kolejne... Szczególnie, że jechało już 5 autobusów, dostaliśmy. Tak, że my nie mogliśmy zrozumieć tego, że oni wzajemnie o sobie nie myślą, tylko tak, jakby Polacy tak chcą pomóc, a oni wzajemnie nie myślą o tym, że zaraz przyjdą kolejne dzieci i kolejne rodziny i nie tak będą się miał gdzie położyć, bo ktoś zajął już to miejsce i że mógłby jechać dalej. Więc tak, no bo wiecie, to też my w emocjach zareagowaliśmy i to była taka nasza reakcja, takie nasze pierwsze myśli to były. Sami ze sobą po prostu rozmawialiśmy. Dokładnie, bo byliśmy ciekawi, o co chodzi, dlaczego, że rozumiemy to, że ktoś jest zmęczony, że się boi, że jest w obcym, jakby rozumiemy to wszystko, ale nie mogliśmy zrozumieć, czemu oni wzajemnie o sobie nie myślą. To prawda. No i wyjechaliśmy stamtąd, zostawiłem tylko tam rzeczy i jechaliśmy w stronę Warszawy. Myśleliśmy, żeby gdzieś się zatrzymać, przespać się, ale w końcu jakoś tak nie... Spatrzyliśmy, że hotele nie były bardzo drogie. W Lublinie były takie ceny, co tak, jak Miami. Tak, jakieś 500 zł za noc, 600 zł za noc, 400. Nie było miejsc. I stwierdziliśmy, dobra, nie ma sensu, nie będziemy wydawać kasy, bo to jest po prostu wydawanie kasy w błoto. Ja nawet, że się przyśpimy po prostu w aucie i jak będzie się chciało spać, nawet gdzieś na stacji benzynowej. No i słuchajcie, jedziemy tym samochodem i ja widzę Flixbus, który stoi po prawej stronie na przystanku autobusowym. Ludzie stoją, jarają szlugi i ja mówię, kurde, no światła są zgaszone. Ty tak szybko zjechałeś w ogóle. Ja par zjechałem przed tego Flixbusa i mówię, przepraszam, czy ktoś tutaj potrzebuje wody, jakiejś pomocy? Mieliśmy akurat dwie zgrzewki wody jeszcze. I mówię, co się stało, że tutaj stoicie? Oni mówią, że autokar się zepsuł. No to ja mówię, kurczę, no to jak się autokar zepsuł, to proszę, my mamy trzy miejsca, więc wiecie, no zapraszamy. I dali nam dwie dziewczyny. Siostry z dziećmi. Takimi malutkimi dumblami. Tak. I słuchajcie, no zabraliśmy je z granicy. Z tego miejsca. Okazało się, właśnie one bardzo mocno nam wytłumaczyły, że one na przykład mają to w głowie, że oni tutaj przyjeżdżają na tydzień. Tak. I większość Ukraińców, którzy tutaj przyjeżdżają, większość chce wracać tam, bo oni tam mają domy, rodziny, firmy, babcie, dziadków, rolnictwo, jakieś swoje przedsiębiorstwa właśnie. Ale w ogóle, bo to jest tak, że czasami o takich rzeczach nie myślisz, tylko ja się zapytałam tych dziewczyn,
słuchajcie, co wy w ogóle robicie? Może wam pomóc pracę tu znaleźć, tak dalej. Oni tak, ale my tu nie chcemy szukać pracy. My tutaj nie chcemy być w ogóle. One chcą, w ogóle nie chcemy być. My, i to w sumie było logiczne. Tak, one uciekały i po prostu one chciały być jak najbliżej granicy i powiedziały, że ci ludzie chcą wrócić po prostu do domu. Oni nie chcą być tutaj. I jak ktoś mówi, że Ukraińcy zasypią Polskę, to co, ci, co chcieli już przyjechać, już dawno przyjechali tutaj. A większość po prostu ucieka przed wojną i uciekają. Nie one same uciekały przed wojną. One powiedziały, że gdyby nie dzieci, to one by tam zostały. Chodzi bardziej o to, że one uciekały dla dzieci, żeby dzieci były bezpieczne. Tam było chyba 2,5 roku i 8 miesięcy dziecko. No. Były dwie siostry i po prostu właśnie one tam dużo uświadomiły i powiedziały. W ogóle dużo z nimi też rozmawialiśmy, tak. Bo nam się różne rzeczy może wydawać, ale fakt faktem, my na to patrzymy z innej totalnie perspektywy. My nie mamy pojęcia, co ci ludzie czują, bo nigdy nie byliśmy i mam nadzieję, nigdy nie będziemy w takiej sytuacji. Także po prostu nam się wydaje, że wiecie, my tu komuś będziemy pomagać, damy dom, pracę i w ogóle, a ci ludzie na razie, no przynajmniej ci ludzie, których my tam poznaliśmy, bo też nie generalizujmy, ale no mówimy wam swoją perspektywę. Oni nawet nie myślą o tym, żeby w ogóle pracować, oni po prostu chcą przeczekać wojnę i wracać do siebie, do domu. Co też wiadomo, że to widać, no bo organizujemy pobyty na kilka miesięcy na przykład dla tych ludzi i tak dalej, nie wiadomo to wszystko jak się potoczy. I nikt tego nie wie. Ja słuchajcie, czasami zerkam, w sensie nie chcę, żebyście to odebrali, że ja nagrywam z wami tutaj i siedzę w telefonie, ale po prostu na bieżąco staram się wszystkim odpisywać. Po prostu jesteśmy cały czas w kontakcie z panią Olą, która jest koordynatorką, jest z Trójmiasta, mimo że ma swoją piątkę dzieci, cały czas siedzi na telefonie i pomaga innym ludziom. I właśnie wczoraj sprowadzaliśmy pana, który pojechał po prostu po ludzi na granicę i zawiesił tutaj do Warszawy, więc mamy cały czas jakby kontakt z ludźmi, którzy pomagają innym ludziom z Polski. Na przykład sznur samochodów czasami przyjeżdża do danej granicy i pomagają. No dzisiaj kolejna godzinka, odbierają ich dzisiaj z dworca centralnego. Zadzwoniła dzisiaj pani Ola właśnie zapytać się, czy mamy jakieś miejsce, żeby przespała się rodzina, ponieważ są już dwie doby na nogach. Razem z malutkimi dziećmi, jest 3-latka i 7-latek. Córka, bardzo fajna rodzinka, przyjechała tutaj do Warszawy i odebrałem ich właśnie z centralnego i załatwiliśmy razem z chłopakami nocleg w hotelu, żeby mogli się przespać, umyć się, zjeść normalnie śniadanie i pojechać do Trójmiasta, bo oni mieli jechać do Trójmiasta, więc staramy się pomagać jak możemy. To jest najlepsza satysfakcja jaka jest na świecie, bo nawet tak jak mówię, jak wracaliśmy puści z tej granicy, to po prostu byłem... Przykro nam było. Przykro było, tak, że nikomu nie mogliśmy pomóc i po prostu... Te dziewczyny jeszcze mówiły, że zepsuł się autobus, one zdążyły ubrać dzieci, bo było zimno w autobusie. I przyjechaliśmy my. I przyjechaliśmy my. Mówiły, że takie było szczęście, po prostu, że się w ogóle im udało kupić bilet na autobus. I jeszcze po drodze, mimo że ten się autobus zepsuł, no one były jakieś 2,5 godziny, nie, 1,5 godziny wcześniej niż autobus. No, znaczy, planowo, chodzi o planowo, ale ile ten autobus tam jeszcze stał, no to... No. Bardzo długo. Wiesz co, wydaje mi się, że też, bo tak się strasznie rozgadaliśmy, ale chodzi generalnie nam też o przekaz tego filmu. Tak. Nie podejmujcie żadnych decyzji sami, nie jedźcie sobie sami, a może pomogę, tylko jak chcecie pomóc, to faktycznie trzeba naprawdę robić to z głową, dowiadywać się wszystkiego, głównie te wszystkie informacje i kontakty też do tych takich koordynatorów tego wszystkiego znajdziecie na Facebooku, na tych wszystkich grupach. Wystarczy, że będziecie mieć... Dam wam linki do kilku grup po prostu. Dokładnie, w opisie. I na tych grupach możecie właśnie kontaktować się z wami, jeżeli na przykład chcecie pojechać, pomóc, to warto najpierw zadzwonić, dowiedzieć się, zapytać się, co jest dokładnie potrzebne, nie oddawać na te zbiórki jakichś, wiecie, starych rzeczy, które mamy na chacie, tylko dowiadywać się, bo może już na przykład wiem, że ubrań bardzo mało osób potrzebuje, a z kolei potrzebne są jakieś powerbanki. Dowiadywać się, robić samemu research, tak żeby po prostu pomagać głową. To nie jest tak, że oddajecie swoje dziurawe skarpety, których wy nie będziecie nosić i myślicie, że ktoś będzie nosić, tylko myślcie o tym, czy wy byście sami to założyli, co dokładnie dajecie. Nie dawać jakieś porwane ciuchy, bo wam zalegają w szafie, tylko myśleć, czy naprawdę chcielibyście, żeby, nie wiem, wasze dziecko było ubrane w taką bluzę. Trzeba też myśleć o tych ludziach, że to są ludzie, którzy też jakby chcą się czuć fajnie i komfortowo. Więc jeśli chcecie jechać właśnie na granicę, tak jak Ewa powiedziała, wszystko rozsądnie, trzeba najlepiej skontaktować się z kimś, kto jest tam koordynatorem. Ustalić naprawdę, że po kogo siedzicie, macie imię i nazwisko. Bo bez tego... I kontakt. Najlepiej mieć imię, nazwisko, telefon. Bez tego w ogóle nie ma sensu, żebyście jechali. Bo jest tam tak dużo ludzi, że po prostu oni jedni śpią, drudzy gdzieś tam poszli, więc nie znajdą pani albo pana, albo rodzinki, której szukacie po prostu od tako. No. I jeszcze może na koniec powiemy, bo wiemy, że teraz nasz content trochę się opiera tylko na tym, co się dzieje. Wiemy też, że chcecie normalnego contentu, bo piszecie do nas.
i na Instagramie i wiemy po prostu o tym. My na ten moment, tu i teraz jak siedzimy, jesteśmy w 100% zaangażowani w pomoc i to, co się dzieje. Oczywiście to nie znaczy, że teraz nasz content się w 100% zmieni i będzie tylko to się pojawiało i na moim, i na twoim kanale, i na naszych Instagramach, ale na pewno teraz będzie ten temat się przywijać i ja wam powiem dlaczego. Bo jeżeli mamy możliwość wykorzystania swoich zasięgów do tego, żeby łączyć ludzi, do tego, żeby ogarniać transport, do tego, żeby właśnie łączyć osoby z koordynatorami, to wykorzystujemy, jeżeli możemy w taki sposób pomóc. Jeżeli ja coś udostępnię, do mnie pisze w 10 minut, na przykład, nie wiem, 20 osób, które tego potrzebują. Wczoraj transport dla pani załatwiliśmy w 15 minut. Dokładnie. Dlatego to robimy, bo mamy taką możliwość większą niż... I chcemy bardzo. Chcemy. I jakby nie wyobrażam sobie, że teraz mogłabym nie wykorzystać moich zasięgów, żeby... nie pomagać. Co nie zmienia faktu, że nasz content będzie również jakby, no nie wiem, normalny. Rozrywkowy. I to teraz nie jest tak, że będzie każdy nasz film dotyczył tylko tego. Nie jesteśmy teraz TVN24, że będziemy nie, wycięli. Wrócimy do was w naszej normalnej formie, bo my też, mimo tego, co się dzieje i mimo tego, że siedzimy 24 godziny na telefonie praktycznie, też normalnie żyjemy. Dzisiaj się pierwszy raz wyspaliśmy. Dzisiaj się pierwszy raz, znaczy ja nie. No. Ale tak w miarę. Też normalnie żyjemy, jedziemy zaraz na zakupy, mamy w planach wyjazd, także jakby my też będziemy normalnie żyjemy i będziemy wam to pokazywać. Także wrócimy do was z takim bardziej pozytywnym i rozrywkowym contentem, który zawsze wam dawaliśmy. To po prostu były takie dwa filmy, bo chcieliśmy wam powiedzieć o tych sytuacjach, tak, które się dzieją. Tak. Po prostu też jako taki poradnik, żebyście po prostu na ślepo nie jechali gdzieś i żebyście nie marnowali pieniędzy i benzyny po prostu, no. bo to często właśnie tak wyszłoby tak samo jak my. No. Myśleliśmy, że będziemy wracać na pusto, udało się pomóc, jesteśmy szczęśliwi. No. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie komentarz o treści wsparcie na przykład. To będzie bardzo miłe. No. Albo wspierajmy się, albo cokolwiek, no. I uśmiechnijcie się chociaż na momencik. Może być taki wspieraj, nie oceniaj. Wspieraj, nie... O, komentarz. Wspieraj, nie oceniaj. Napiszcie taki komentarz. No. Buziaki, trzymajcie się, do zobaczenia. Salut. Ciao.